RL Exchange, szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafeCard. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj z nami Bruce. Dobry wieczór. I zrobimy sobie walkę na skrzynki właśnie z Bruce'em. Są nowe złote księżyce, ja tutaj was zapytałem chyba na karcie społeczności, z kim chcecie odcinek, no i Bruce 777 tym razem zwyciężył. Podoba mi się ta wstawka. No ale serio, bardzo dużo osób pisało nie Bruce, tylko Bruce 777, więc myślałem, że trzeba o tym wspomnieć. Serio tak pisali. Na szybko jeszcze zasady, bo ktoś może nie znać. Generalnie za każdy przedmiot dostajemy punkty. Macie pewnie je wypisane na ekranie, nie będę przedłużał. Mamy dostępną jedną kartę złodzieja i jedną kartę mnożenia punktów razy dwa. Zobaczycie w trakcie zresztą. Kto nie wiedział, ten zaraz zobaczy. Dobra, otwieramy? Otwieramy, go, czekaj. Już otworzyłem pierwszą. No, kliknąłem, dawaj, lecisz. O, cie panie. Yo! Ale jazda, na sam początek. No, na sam początek dwa punkty, czy ile? Trollu jeden. Dobra, dawaj kolejny. A mam ci mówić, czy nie? Nie, generalnie sobie nie mówimy, na sam koniec. Możemy ustalić, że jest ogień z pewnymi rzeczami. Jak ale to widzicie? Mam otwierać już, czy nie? Bo no ja mam drugą otwartą. Aha, no to otworzyłeś? Czekaj na mnie, bo nie, ja sobie dopiero notowałem na papierku, jak dużo punktów zyskałem, no, wiesz. Czyli mówisz, musiałeś się najpierw zliczyć, tyle ich było? No. Ja pierdziele! Drugi Black Market. No, ja już trzy trafiłem, bo przez przypadek otworzyłem trzecią. Ale ty, ale tutaj nie ma jaj, tu nie ma jaj, bo serio, myślę sobie, ale syf, a tu później kolorki, certyfikacja i ja chopie już jestem odkuty. A co kolorki, certyfikacja, to ty samymi kolorkami masz więcej punktów niż ja łącznie. Nie no, ej, ten, ustalmy teraz na szybko, czy mówimy sobie na przykład co piąty przedmiot, jaki trafiamy, czy na sam koniec sobie mówimy, ile mamy punktów, podliczymy. Co piąty, dobra, może być co piąty. Ale co piąty sobie sumujemy to, co jest wcześniej, czy mówimy wszystkie? Tak, tak, sumujemy co piąty, tylko mówmy jak otwieramy, żebyśmy otwierali równo. Dobra. Bo już mam trzy otwarte, dobra? Trzy masz otwarte? Cztery. No. To czekaj, ja muszę nadrobić. Kiedy ty to otworzyłeś? Otwieram no, teraz. Wiem, ja myślałem, że ty już to otwierasz cały dobra, czas. Dobra, nie, poczekaj. Dobra, jak widzimy tutaj potężne punkty wlatują. Wcale nie ma tragedii. Okej, to co? Czwarte na 3-4? Tak, 3-4. Okej. Ale leci. No, leci, nie no. Odleciałem. Tarcie! Ty masz grę po polsku czy po angielsku? No, po polsku mam grę. A dobra, czyli, dobra, bo mógłbym w sumie trollować, jakbym ci gadał, że jakieś tarcie mi wypadło, to byś nawet nie wiedział, co no, to jest. Tarcie, to ja zaraz będę tarł, nie wiem. Kieszeń sobie przetrę. Okej. Okay. Powiem ci, że do tej pory miałem farta i chyba w każdym odcinku tego typu wygrałem. Ale w tym to, kurde, chyba będę musiał spikować z kartą złodzieja mnożnika, bo na razie jest... Nie zaciekawił mnie. Czekaj. Przerwa na chwilę. Co młody? Nie, totalnie nie, bo nagrywam. Totalnie nie, nagrywam odcinek. To musi być, że odcinku. Nie, no mówię, że nie. Ja pierdzielę. Wstyd mi to podsumować tak szczerze, ale dobra. Ile masz z pierwszych pięciu? Czekaj. Pięć, dodać sześć. O kurde. Dodać cztery. Dodać. Co ty gadasz? Pięć, dodać cztery. Nie no, żartuję. 7 dodać, 7 dodać, 7. Czekaj, to jest 10 dodać 8, 18 punktów mam. Ja mam 16. Ej, to nie jest źle. To nie dobra, jest źle, ale dobra. Sobie potem ten, mówimy tylko piątki, żeby w głowie tam nie pamiętać, jak to dokładnie będzie. Nie tak, że dobra, potem sobie wszystko. Okej. Okay. Lecimy. O no, nie wytrzymam! Ale złoty przedmiot dobry. Miodnie. Oj, ty powiem ci, ej, to jest niesamowite, ale mi z gówna naprawdę potrafi wyciągnąć, wiesz, clutch moment. Ja sobie myślę, ale niebieski syf, a później jeszcze dwa certyfikaty, 8 malowań. Dobra, wiesz co, żeby nadrobić stratę, 3-4 i ja robię razy 2 punkty teraz. Dobra, powodzenia, 3-4, go. Musi kiedyś coś wylecieć, a jak tyle razy nie wyleciało? Proszę, MVP Edek? MVP Edek! Tak, siadło? Ale powiedz, jak mocny był przester, to mnie teraz interesuje. Sorry za uszy, widzowie, ale wiecie, wczułem się w rolę po prostu. Ale powiem tak, mam nosa. Nie powiem ci, ile dokładnie za to, ale mam nosa. Słuchaj, jak się ciągnie... Dobra, teraz ja w takim razie razy dwa w tym momencie. Dobra, dobrze, że...
Nie mogę. Ja powiem tak, jakbym zrobił w tej rundzie razy dwa, to bym kurde za dużo nie musiał mnożyć. Ja chyba wygrałem odcinek. Nie, no nie mówię, to raz dwa zrobiłeś, dwójkę trafiłeś. Oh, dobra, dawaj next. A ja nie wiem, to jest najgorsze, że wy to widzicie, ale ja nie wiem, czy on baituje, czy nie, co to ma być, nie wytrzymam. No, jest, jest, no powiem ja ci, powiem że tak, zawsze, lecimy. Zawsze miałem farta w tym, ale teraz jest taka kaszana, że ja nie wiem, co to ma znaczyć. Jak u ciebie jest kaszana, to u mnie jakiś zgnój Sodoma i Gomora. Dawaj, ostatnia, tak? No. Ostatnia i mówimy. 3, 4. Nie, to jest, ja się czuję, nie wiem, raczej Hagaty nie ogląda akurat tego, ale ja go pozdrawiam, bo wiem, co zwykle czuję. To jest tragedia, no. Co prawda, zajebiście w mój najlepszy traf do tej pory zrobiłem mnożnik, natomiast nie. Ja poza tym trafem chyba miałem 4 niebieskie teraz. Dobra, to ile ci wyszło? Wyszło mi, a czekaj, bo zapomniałem, że to muszę policzyć. 11 plus 7. No tak. 23. U mnie 18. Ale powiem ci tak, 23 to się składa ze 6 razy 2, jednej dwójki i 3 trójek. Ładnie. No a wiesz, jaki ja miałem mnożnik razy 2? Dwójka czy trójka? 9 i wreszcie mi zero wypadło. Nie no, dwójkę miałem. Syf taki, że nie wiem. Ja powiem tak, z tego syfu nie mogłem lepiej tego ulepić do tej pory. Dobra, lecimy dalej. Powiem tak, jestem zajebiście zadowolony z tego, jak wyczułem. Dobra, proszę. Coś kit. Boże. Boże. Dobra, święty. Nie ma tragedii. Dobrze w miarę zacząłem. Jedynie nie wiem, bo zawsze, kurde, prawie zawsze leciało tak, że mam i certyfikację i malowanie, a dzisiaj to... U mnie Kinder Maxi King. Ej, czekaj, czyżby lepsza kolejka się zaczęła robić? Ludzie, ludzie. Ja nie wiem, jakim cudem nie ma ani certyfikacji, ani malowania na tych przedmiotach. Ludzie, błagam, błagam, no proszę. Co ja zrobiłem dzisiaj? No co ja zrobiłem dzisiaj takiego, żeby... Żeby Black Markety tak trafiać jeden po drugim. Nie no, słuchaj, da się odejmować w ogóle te punkty czy coś, bo ja na zero wyjdę i tak. Ale kolejka, ja nie wiem, czy do dwucyfrówki dojdę. Czekaj, bo może być mój rekord. Jakim cudem to coś ma podstawowy kolor taki. Ja byłem przekonany, że mam malowanie. Nie, powiem wam, ja jestem pogrącą gruzu, naprawdę. Od dzisiaj gruz 7-7-7. Bo naprawdę, to co ja dzisiaj zbieram, to równie dobrze na swoim śmietniku mógłbym wszystko wyciągać. Gruz 7-7-7, pozdrawiamy. Nie, nie podsumujemy, nie, ta kolejka jest tajemnicą. Dobra, okay? 15. Ta kolejka jest dobra, tajemnicą. Dobra, to zróbmy tajemniczą, same Black Markety ja musiały, chyba same Mr. Dekal musiał ulecić, że taka tajemnica. Tobie już 10 zostało tylko? Nie. Czekaj, no 10. Czekaj, bo ale... ty znowu speedrunowałeś. Ja jeszcze, dobra, otwieram teraz zapasowo. Ja ci mówiłem 3-4. No jak 3-4, to myślę, że punkty liczysz twoje, koza. Dobra, sobie też podsumuję. Nie, to jest... się płakać. A co niby jest za wygranie? Za wygranie? Przegrany musi usługiwać przez miesiąc wygranemu. Przegrany usuwa kanał. Usuwa kanał. Albo 3 złote grzywny. Dobra. Boże. Lecimy dobra. Kolejną, zaczynamy? Czekaj, zacząłeś już czy nie? Nie. Dobra, złodziej. Złodziej, odpalam. Po takiej gówno kolejce musi. Uwaga, co kradnie Bruce? Widzę, słyszę, że się śmiejesz, nie mów mi, ja nie chcę chyba. Dobra, zero se dodam. Ukradłeś co czyste 3 punkty, strażnik cię uratował. Boże święty. Dobra. Gotowy? Czekaj, ja zatrzymam mojego kradzieja chyba na później jeszcze. Dobra, no, 3, 4, tylko nie speedruny tej ostatniej skrzynki, jakbym ci zostawił, żeby nie było, że ci nic nie mogłem podwalić. Dobra. Okej. Okay. O, w końcu certyfikację malowanie. Odkuwamy. No, ty sobie buty odkuj. Kurde, jest. Strażnik. Strażnika też dostałeś? Znowu cię ratuje? Okej. Okay. Uwaga. Oj. No, ale odbicie teraz! Odbicie od dna! Ej, trafiłem coś, co może być coś warte ze względu na swój kolor, że tak podpowiem. Ale no pewnie ja nie jest nic warte. Ładnie wygląda, sobie zachowam to. U mnie w ogóle, stary, ja w życiu nie widziałem czegoś takiego. Dobre to jest. Dobra, ready? Okej. Okay. O, nie? Co się dzieje?
jeden! Ej, to jest chyba moja najlepsza kolejka teraz! Oj, powiem ci, że moja, poza tym, że mi ukradłeś, to też. Chociaż to, że mi ukradłeś, to akurat na plus działa, że takich syf. Dobra. O, ej, w ogóle widzowie, taki szybki przerywnik, bo Bruce tutaj bardzo się wychylał, żeby zrobić odcinek z kamerką, ale ja jestem nienaszykowany na dzisiaj, więc w sumie nagrywałem bez kamerki. Dajcie znać, co o tym sądzicie, czy następny film tego typu nie zrobić z kamerką, a ja, jak będziecie chcieli, to pewnie pożebram, że na przykład po wbiciu 40 koła to zrobimy, no. Także sobie zdecydujcie, możecie od razu dać suba, jak... tak, już na zapas, wyprzedzając żebranie. Ty, powiem ci, że nie robimy podsumowań, okej? Okay? Nie robimy, niech to będzie niespodzianka. No, niech to powiem będzie ci, niespodzianka że na koniec. Dobra. Bo ja mam tyle punktów, że ty się zesrasz, jak to zobaczysz. No, ciekawe, ze śmiechu czy z bólu? No, właśnie, kurwa. Nie wiem, chyba ze współczucia. Dobra, to ten, to złodziej. Teraz złodziej? Tak, teraz złodziej będzie. Teraz złodziej mówisz? No, dobra. Trzy. Dobra, dobra, start już. Dobra. Powiem tak, cieszę się, a dobra. No mów, z czego się cieszy? Nie, chciałem powiedzieć, że cieszę się, że sobie nie kradnę, ale dobra, nieważne, no. No słuchaj, dostałeś deserowe lody Roadhog, ale szpaner, także 3 punkty sobie napisz. Co złodzieju. To jest ten, tak jak były te memy z Hitmanem, ale jesteś pierwszy dzień i sam to wypił, co tam podstawił. To jestem takim złodziejem, co z własnej kurtki podpierdzieli w knajpie coś. Ale ja sobie nie zapisuję tego punktu, nie? Bo ty to ukradłeś. No, nie zapisujesz ty sobie. Okay. Generalnie to się wymieniliśmy tak naprawdę. Ty podwaliłeś 3, ja ukradłem 3. Dobra, lecimy kolejną. No nie jest źle. Yo. Yo, oh. Yo! Aha, that's it, okej. Okay. Okej. Okay. No dobra, jak widzicie, mój ekran to zdecydowanie that's it. Dobra, następna. Dobra, podbijam. Dobra, okej. Stary, ostatnie dropy to jest chyba klacz jakiś, naprawdę. No. Możliwe, że comeback zrobię. Ja powiem tak, 2 dwójki, tak, tyle ci zdradzę teraz, zasadziłem. Tak, żeby emocje były na koniec odcinka, bo mówiłeś, że masz mało punktów, to stwierdziłem, że possę teraz. Dobra, otwieraj, bo już kliknąłem z nerwów. No, dobra. No nie wytrzymam. Ja się odbiję chyba teraz od dna. Yo! Dobra! Jeżeli to będzie tak, że ja cały odcinek wygrywam i taki finish zasadzę, kurde, jakbym to z własnej ładował opena w zerowej. Stary kombak, ty nawet nie wiesz, jak ja tu farmię. Teraz wleciał mi nie certyfikat, jeszcze kolor. Powiem tak, to nie jest tak... Powiem... Kurde, ty sobie nie zdajesz sprawy. Ty myślisz, że ty farmisz, bo ty trafiasz dobre rzeczy. Ty, kurde, ty farmisz, bo ja trafiam. Nie powiem jakie, bo pipkać będzie trzeba. Tak, zobaczysz odcinek. Powiem tak, jestem niego ciekawy. Kurde, w sumie ja się cały czas cieszę, ta kamerka byłaby nie głupia, no. Dobra, no ostatnia. Się, ostatnia. Trzy, ostatnia. Go. Cztery. Go. No. Ja już otwarłem, stary. Yo! Dobra, zajebiście. O, strzelec, fajnie. Jest gitówę, no. Ja ci powiem tak, nie dobiłem... Czekaj, podliczę se. Ej, powiedz ci coś ciekawego? Ostatnia runda, mimo że ukradłem punkty, jest moją najgorszą. Nawet runda, w której ty mi ukradłeś, była lepsza od tej teraz. Słuchaj, statystycznie, jaką miałeś najsłabszą rundę i ile ci zostało w niej punktów? Powiem tak, najsłabszą rundę miałem 16 punktów, z czego podwaliłem ci jeszcze 3 punkty w tej rundzie, także 13 na 300 dla siebie samego. Ja najsłabszą miałem 13. O, to tak samo praktycznie, tylko że tutaj akurat zdecydowałem się podwalić syf. Powiem tak, masz o tyle farta, że chyba nigdy tak słabego wyniku nie miałem. Dobra, powiedz mi pierwszy swój wynik. Powiedz mi swój wynik najpierw. Czekaj, muszę najpierw zweryfikować, czy jest dobry jeszcze z kalkulatorem. A powiedz mi, masz 3 cyfrówkę, czy nie? Nawet blisko nie jestem. A ty? No... Podchodzimy pod to, nie? Dobra, powiedz mi, co masz. Pierwsza liczba to 9, pewnie tak samo u ciebie. No, u mnie też 9. 94 mam. Co ty gadasz? Ja mam 96. Nie mogę. Powiedz nie, mi. No żartuję, mam 82, kurde. Serio? No tak, miałem takie gówno, stary, przez ten odcinek. Ej, 82 to jest jakiś rekord w ogóle. Ej, ten, zanim wprowadziliśmy kartę mnożnika, to każdy miał więcej. Naprawdę? No. Stary, ja zbierałem taki złom, że ja mam nadzieję, że ty sobie obejrzysz ten odcinek, jak ja baitowałem. Gruz ja 77 na Twitchu. Stary, moja runda bez twojego kradziejstwa, moja runda trzecia, to było 3 plus 3 plus 2 plus 2 plus 4. Co za gówno? Nie mogę.
Ja nawet nie patrzyłem już na te itemki, bo wiedziałem, że to już jest środek. Ej, powiedz, ostatnio mieliśmy giga farta, że ja i Hygat trafiliśmy po Black Markecie, a dzisiaj to nawet blisko nie było. No słuchaj, nie wiem, co ci mogę powiedzieć, no naprawdę. Fajnie, gratulacje, dobry odcinek. Dobra, czekaj, bo nie pamiętam, o co się tam zakładaliśmy, co wygrałem? No ja słyszałem, że kończę karierę na Twitchu i na YouTubie. Dobra, widzowie, 1000 lajków i moderujemy. Dzięki. Nie, nie, no, ale w ogóle, oczywiście żartuję. Ty, ale nie wiesz nawet, jak mi przykro było, jak ty mówisz tak. No dobra, pikuję. Teraz nie, teraz fajnie. Fajna runda, fajna runda. A ja mnożnik razy dwa i se mnożę dwójkę. Nie, dokładnie. O kurde. Ej, czekaj, dobra, nawet jakbym sobie zmnożył dwójkę, to bym wygrał chyba. Nie, no ja nie wiem, ja bym sobie musiał ten mój końcowy wynik pomnożyć, żeby w ogóle coś tutaj ćwiczyć. Ale to jest taka analogiczna sytuacja, jak grasz sobie na voice chacie z randomami. Ty wszystko wygrywasz, ziomek wszystko w dupę dostaje. Tak. Dobra, no. Słuchaj, Jedek, to w takim razie inwajcik na jakąś walkę o kaskę do mnie. Zrobimy trzeci sezon chyba, no. A w ogóle zapraszam oczywiście na kanały Bruza, bo chyba tego wcześniej nie wspomniałem. I dziękujemy oczywiście za piękne tutaj, no piękną walkę, no takich trafów. Przynajmniej nie będzie was tyłek bolał, że mamy lepsze. To jest na pewno plus. No, dostałem knockout w pierwszej. No, dostał knockout w pierwszej. Headshot od skrzynek w rakecie wyrwał. Edek Papito. No dobra, to generalnie już nie będę przedłużał. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać, jeśli chcecie więcej. Elo. Elo.